Koch, trzymajmy ręce za naszego skoczka. Drugi po pierwszej serii. Dobrze, dobrze, leć Kamil, leć jak najdalej, wyciągnij się, jak najdalej można. Bardzo ładny skok Kamila, rewelacyjna postawa naszego skoczka, coś fantastycznego. Tomasz Morgenstern tylko może się uśmiechnąć. 140! metra i nie ma czasu na analizę, bo już Kamil Stoch w powietrzu. Kamil Stoch teraz niezbyt udany pierwszy skok, ale teraz pięknie daleko poszybował, miał problemy z lądowaniem, ale zadowolony jest z tej próby Kamil Stoch, no i będziemy mieli nowy rekord obiektu w warunkach zimowych. Tak jest, 132 metry, brawo dla Kamila Stocha, niezbyt udany był ten pierwszy skok, 113,5 metra. Dobry wynik w pierwszej kolejce. Ostatni z Polaków po dyskwalifikacji Adama Małysza. Miejsce czwarte. Do tej pory we wszystkich konkursach, w których startował, stawał na podium. Dwa razy pierwszy, raz drugi, dwa razy trzeci. Kamil Stoch walczy o to, aby awansować na drugie miejsce w łącznej punktacji cyklu Grand Prix. Bardzo dobra prędkość na progu, bardzo dobry skok. Świetny skok Kamila Stocha. To jest powyżej rozmiaru skoczni. Ja przypominam, rekord skoczni Gregora Schlierenzauera 143,5 metra i wyrównuje ten wynik Kamil Stoch. No więc fantastyczna postawa Polaka w tej drugiej próbie. Świetny skok Kamila Stocha. Ustał przy lądowaniu. Chyba nie było poważniejszych problemów. Nie było może ono najpiękniejsze, no ale przy takiej odległości trudno się temu dziwić. Świetnie, brawo. Brawo Kamil. Odjeżdżała tam lewa narta. Poradził sobie jednak Łukasz Kruczek. Triumfujący będzie liderem Kamil Stoch. Des conditions idéales. Moi, j'annonce un record du tremplin. Je l'annonce. Attention, Kamil Stoch est au sommet du tremplin. Je vais la podium. Au premier saut, c'est parti. Le droit de face sur les 50 premiers mètres de vol. Ça peut monter très bien sur le tremplin. Allez, c'est parti, Kamil Stoch. No, chyba rekord skoczni. Chyba rekord skoczni. W tym sezonie zajął drugie miejsce w Engelbergu, najwyżej sklasyfikowany polski zawodnik. Zobaczymy, dobry jest to skok. Jest. Bardzo dobry, świetny skok Kamila Stocha. Ponad 130 metrów, uwaga. Ja chciałbym zobaczyć, bo 134,5 metra to jest rekord zimowy należący do Adama Małysza, tego obiektu, 3 metry dalej. 136 to jest, proszę Państwa, nowy rekord skoczni w Wiśle Malince. Rekord odebrany patronowi tej skoczni, Adamowi Małyszowi. No, świetny skok Kamila Stocha. No, ja jestem teraz ciekaw, co zrobi Piotr Żyła, który prowadzi. Co oznacza, że na 109 punktów przynajmniej musi zaliczyć tę próbę Kamil Stoch. No ale 109 punktów to nie jest tak dużo. Tu wystarczy dolecieć do punktówka, a to z pewnością ani kibiców, ani Kamila nie usatysfakcjonuje. Wyszedł w powietrze i skoczył daleko, skoczył bardzo daleko. Przy lądowaniu przysiadł na ziemię, ale to się już kompletnie nie liczyło. Bo to było za tą strefą ocenianą. 136 metrów, nowy rekord skoczni w Wiśle Malince należy do Kamila Stocha. Od dzisiejszego wieczoru poprawił własny wynik sprzed 3 lat, z sierpnia 2010 roku. Noty wysokie, 3,19, dwa razy po 18,5 i kapitalne zwycięstwo.
Fantastyczna forma, fantastyczna forma. Czy wytrzyma tę presję? Jakie będzie miał warunki? Za chwilę zobaczymy. 33. bramka. Kamil już jest podczas najazdu. Już jest na progu. Już jest w powietrzu. I teraz lot. Jaki daleki! Pięknie, proszę Państwa! Pięknie! Znowu pokazał wielką klasę. Najdalej z rekordem, wydaje mi się, nie wyrównanym, tak jak Noriaki Kasai. 139 będzie miał odjęte mniej, 0,3 punktu, ależ tam będzie ciasno. 1,20 będzie miał więcej od nich, o 1,5 punktu od sędziów. I słusznie, bo to był piękny, nienaganny lot, nienaganne lądowanie. Jest stylistą w tej chwili, do którego wszyscy chcą równać. Proszę zwrócić uwagę, jaki piękny telemark. Gładko, wszystko to jest utrzymane, a więc łączna nota będzie najlepsza, ale blisko będą Kasai i Freund, blisko będzie Prewc i to się już stworzyła grupa 143,4, a więc o 2,8 punktu nad Noriakim Kasai. Znacznie. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Wczoraj skakał znakomicie. Ten drugi skok powinien być dużo lepszy i chyba będzie dużo lepszy. Tak jest, to będzie świetny, znakomity skok Kamila. Brawo! Brawo dla Kamila. No tak jak się spodziewałem, jak mówiłem na zakończenie pierwszej rundy, nic nie pozostało jak walczyć. 134,5 metra, a więc poprawia rekord skoczni, który odebrali mu tutaj w pierwszej rundzie Freund i Kasai, skacząc po 133 metry, a teraz 134,5 metra. W pięknym stylu. Jest znowu nota marzeń, 20 punktów od polskiego sędziego. Pozostałe noty po 19,5 punktu. No trafił na mocny wiatr pod narty, będzie miał odjęty 12 punktów, za to Kamil Stoch, no ale odległość znakomita, noty sędziowskie znakomite. O, jestem przekonany, że długo jeszcze Polak będzie stał w miejscu przeznaczonym dla lidera, bo w tym momencie nad Nagliczem ma 18,8 punktu. Ile będzie potrzebował Kamil do tego, by pokonać Daiki Ito? Około 130-131 metrów. Jest w stanie skoczyć tak daleko Kamil. Pięknie, ładnie, stylowo, szybujący w powietrzu Kamil Stoch! Chyba nowy rekord skoczni. Kto wie, czy to nie jest powyżej 140 metrów. 140 metrów, a więc wyrównał rekord Ruara Lokelsoya i osiągnięcie Andreasa Kofflera z ubiegłego roku. Teraz do tej listy dopisuje się Kamil Stoch. Będzie miał odjętych wprawdzie aż 12,8 punktu, ponad metr na sekundę, wiatr pod narty, ale ma dodanych 13,5 za skrócony rozbieg. 140 metrów noty, 3 razy 19,5, 1,19, 18,5 punktu. Kamil Stoch bez dwóch zdań będzie liderem z ogromną, myślę, przewagą. Jeżeli to wszystko się teraz sumuje nad rywalami, Daiki Ito do tej pory, teraz Kamil Stoch, o ile o 19 aż punktów wyprzedza reprezentanta Japonii. To jest knockout. Zakopane, tak jak Andrzej Ruda był rewelacją w grudniu, tak teraz Andrzej Stękała, a już w powietrzu Kamil Stoch, który walczy o 6. tytuł mistrza kraju. Piękny stylowo skok, bardzo daleki, wylądowany. I wylądowany telemarkiem, coś nieprawdopodobnego, około 140-metrowy skok. Jakież fantastyczny poziom dzisiejszego konkursu o mistrzostwo kraju. Skok, do jakich nas przyzwyczaił. Piękny, spokojny lot, płynne wyjście z progu i pewne lądowanie. 141,5 metra. 1,5, jest rekord. No mówiliśmy wcześniej, bo tyle samo skoczył Piotr Żyła, że to on właśnie będzie rekordzistą, ale tego skoku nie ustał. A Kamil Stoch, proszę, pokazał, że w tym miejscu można jeszcze wylądować telemarkiem. Noty za styl po 19,5 punktu, 20, a zatem no niemal idealny ten skok i mamy nowego rekordzistę wielkiej krokwi. Zostaje nim Kamil Stoch, który zaczynał tu karierę jeszcze jako nastolatek, oddawał pierwsze skoki. 310,1 punktu. Najchętniej taki szeroki, szczery po bardzo udanym występie. Dobra prędkość jak na Kamila. Świetny lot! Brawo! No, odleciał Kamil.
Odleciał daleko, dobre warunki miał, bo bardzo delikatny wiatr w plecy, no ale potrafił to Polak wykorzystać. Już w kwalifikacjach. Ależ bombnął, 143,5, nowy rekord obiektu. Już w kwalifikacjach, w których oczywiście nie musiał startować, ale skoczył i traktował tę próbę jako po prostu trening. Uzyskał 140 metrów, a teraz 143,5. Rzeczywiście o 2 metry poprawiony rekord tego przebudowanego obiektu w Engelbergu. No i radość oczywiście ogromna w polskim sztabie szkoleniowym. Cieszy się Stefan Horngacher, cieszy się trener Sobczyk. Pierwszej serii, jak mówiliśmy, 134 metry, minimalna strata punktowa i odległościowa do Richarda Freitaga. Teraz, jak widzimy, wystarczy 127,5, aby Polska odniosła zwycięstwo w dzisiejszych zawodach. Kamil Stoch w powietrzu, leć, 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 jest! Niesamowicie, niesamowicie! To jest, proszę Państwa, fenomenalny wynik, 141,5, a więc to jest nowy rekord nowej wielkiej krokwi. Ależ ten chłopak ma nerwy ze stali, to jest niesamowite, żadnej kalkulacji, żadnego odpuszczania, skacze tyle, ile ma w płucach, w nogach, w głowie i to daje taki efekt. A ma sporo, 141,5. Zadrżałem tutaj patrząc na ten moment, kiedy Kamil lądował, no bo on praktycznie już przyziemiał na płaski. Tak jest. I było niebezpieczeństwo, była obawa, że może tego skoku nie ustać, ale to jest zawodnik, jeśli nie najlepiej, to jeden z najlepiej lądujących w całej stawce. Troszeczkę się narty rozjechały, troszeczkę się nogi mu się chyba rozeszły. Tak, tutaj to jest ten blisko moment. Było skrzyżowania ale tyłów wytrzymał, nart. Ale ależ jest mocny, ależ to jest dyspozycja niesamowita. No tak, prawie bez wiatru podczas jego skoku, tylko 0,1 punktu bonifikaty. Tym razem sędzia koreański dał 17,5. No i może to było chyba blisko takiej oceny, na jaką zasłużył Kamil, ale to nie ma większego znaczenia. 1092 punkty reprezentacji Polski. Sędziowie też doskonale widzą, co się dzieje. Wiatr wieje. Zobaczymy, czy jest on na tyle mocny, żeby Kamil też był w stanie przekroczyć 140 metr. Zapaliło się to wielokolorowe światełko, a zatem popatrzmy. Kamil Stoch
Czy po kolejne prowadzenie? Uław lotu wysoki, pięknie, daleko, pięknie, daleko! Dalej chyba jeszcze niż Johansson. Norweg 145,5, a Kamil pół metra dalej. 146 metrów z niższego rozbiegu. Przy wietrze 1,5 metra na sekundę. No i przy ocenach sędziowskich 19 punktów. Co oczywiście oznacza, że do czego się zdążyliśmy już od pewnego czasu przyzwyczaić, będzie liderem po pierwszej serii reprezentant Polski Kamil Stoch. No. 146 metrów z obniżonego rozbiegu. Aż się roześmiali skoczkowie, którzy patrzyli na monitor, no bo uprawiają ten trudny, piękny sport. 3,4 punktu przewagi. Zobaczymy, czy zdoła poprawić tą swoją pozycję. Niewiele brakuje do podium. Znając waleczność Kamila, znając jego serce do walki, na pewno spróbuje. Oby tylko wiatr mu sprzyjał. Kamil już w powietrzu. Spokojny lot. Ładnie tutaj łapie noszenie. Bardzo dobry skok, daleki! Ależ poszybował tutaj Kamil Stoch. Złapał to noszenie w końcowej fazie lotu. No i to jest gdzieś w granicach rekordu tego obiektu. Widzimy, jak mocno bije serce. Ależ wspaniały skok. No i znów przypomina się ta historia, jak z Wojciechem Fortuną w 72. Leciał nasz Kamil tak, jakby właśnie chciał zaprzeczyć prawom ciążenia. A to tylko ten wiatr pod narty go tutaj uniósł i na tej poduszce poszybował gdzieś tam poza 145 metr. Takie mam wrażenie. 148,5! No ten rekord Okura Jamy to przetrwa chyba przez lata. No to jest coś takiego jak 151,5 Adama Małysza kiedyś w Willingen. Brawo Kamil! 260,3 punktu. No tam nie mogło być mowy o telemarku, chociaż wylądował bardzo bezpiecznie, wydaje się, po tym skoku. Grupe 20 gets to the driver for the Kamil Stoch. Oj, 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 oj